Bo zabiję pół Afryki. Aha. W ogóle kurde, to wiele wyjaśni. O Boże. Minut 10 wyjść. Akurat za drzewami bym zszedł, schował się między drzewami i was tam gdzieś położył. Bo to jest mniej więcej równe, tam jest różnica 3 metrów, więc spoko. To dowodzi tym rosomakiem? Milo? Milo. Tak. Coś stało. Grom do Eczko. Eczko do Romu. Grom wyrusza, akurat startujemy. Będziemy w kontakcie. O kurwa, SOS działa. Eczko do Gromu, odbiór. Tak, Grom zgłasza. Zgłaszajcie się, odbiór. Grom zgłasza. Tak. Eczko do Gromu, tylko dać. Tutaj Grom powtórz. Czego chcecie? No jak to czego chcemy, zgłaszamy, że jesteśmy gotowi, wyruszamy z bazy. Chciałem odbiór, to wszystko? To wszystko bez odbioru. Nie wiem, wszędzie do tyłu. Milo, jesteś tu? Tak, jestem. Słuchaj, jak tam będziesz miał wszystko na czerwono, oberwiecie mocno, to nas ostrzeżcie, nie? Żebyśmy zdążyli uciec. Bo jasne, będziemy piszczeć jak dziewczynki. Dobrze. Na kogo jeszcze czekamy? Na nikogo, można ruszyć. Cały odcinek. No i świetnie. Jak coś jest parę zapasowych magazynków, Rośku. Wsiądźcie do środka, bo nie mogę go przecić. Czy ja słyszałem Dawida? Tak, popsuło się. Teraz leci. Wszyscy na pokładzie? Nie, jeszcze nie. Dwie osoby na zewnątrz. Dobra, drużyny, wyruszać jak najszybciej. Przytulnie tu macie. Ciemno. Darkroom. Dajcie znać, jak będą wszyscy. Wszyscy można ruszyć. Dobra. Tutaj Rosiek. Jesteśmy gotowi do wyjazdu. Jesteśmy zapakowani. Czekamy na pozwolenie do startu. Jaki macie kanał Radia Krótkiego, panowie? Czwarty. Czwórkę. Właśnie, jak coś Milo, to z Augustusem na szóstce siedzimy, krótki. Aha, dobra. Już mieliśmy jechać, czy można jeszcze wysiąść, bo muszę sobie radio poprawić jedno? Można jeszcze wysiąść. Jedziemy jako pierwsi. Czekajcie, bo coś mi też się z radiem stało. Johnny? No? Sorry, że naruszę RP, ale jak mnie wyjebie, to ja wrócę w przeciągu 5 minut. Spoko. Milo do ciebie, coś. Tu Rosiek, zgłaszam. Jeszcze do Milo, jesteście gotowi do wyruszania, odbiór? Jesteśmy gotowi. Cześć. MTG, co ci przekazali? Nie wiecie kiedy... się HHQ, czy jesteśmy gotowi, potwierdziłem. Nie wiecie kiedy to nowe radio nam dadzą? Nie wiem. Nie mamy pojęcia. Ja wczoraj wróciłem do jednostki, to nie wiem. No jeśli Grom nie ma nowych radii, to... troszkę poczekamy na nie. Nie miałem jeszcze laserowej broni przyszłości.
MTG, żeby była jasność, masz załadowane przeciwpancerne cały czas, nie? Zgasz ten silnik na razie. Otwórz własny MTG, żeby on mógł wyłączyć silnik. Słyszałem wiki. Coś mówią na pierwszym kanale MTG? Nie. Cóż, fajnie wyglądało ten twój peryskop, jak tak rozglądałeś się. To jest to po lewej tutaj ode mnie. Tak, tak, wiem. Alfa, zgłoś. Rożka, mam w małym palcu. Alfa, zasuwacie za Rosomakiem do punktu hotel. Tam, tam Rosomak będzie was osłaniał. Alfa będzie się za nami ustawiać. Do punktu, punktu linia. Nie wjeżdżacie pojazdami w miasto. Wchodzicie w miasto pilotą pojazdu. Zostawcie gdzieś przy brzegu rzeki. Wyruszajcie jak najszybciej. Tu Alfa, to miałem do odbioru. Dobra, zatrzymaj. Możesz zgasić silnik. Krok do HQ. I czekamy. Krok nadawaj. Widzisz coś za nami? Dostarczy przesyłkę. A to na którym siedzisz? Radio z kim? Trzecim. Trzeci jest na zmechanizowany. Jezus mój, zwariuję jak będę słyszeć wszystkie te komunikaty na pierwszym, jeszcze będę miał... Na trzecim jest spokój. Na trzecim jest cisza. No właśnie, ty powinieneś na pierwszym siedzieć, a ja na drugim, na trzecim dowódcy. Nie, bo na pierwszym będą rzadko do nas rozkazy, jak się zacznie akcja, to będzie burza na trzecim i to ja muszę to szybciej wiedzieć. Wymijamy? Nie. Dobra, ostałem za nami. Nie wymijamy. Coś z noktowizorem mam, bo bym się wyłącza czasami. Sam. No, tu jest taki błąd, że się wyłącza co jakiś czas. Baterię zmieni. Zapytaj się na radio, czy kolumna może ruszać. Rosiek do HQ, czy kolumna może ruszać? Możemy ruszać. Ło, tu jasno. No to naprzód. W ogóle nie mamy MG, panowie, nie? Co? Nie mamy MG. No nie mamy. Ale... Rozumiem, że cały czas drogą jedziemy. Chyba ktoś miał. Tak, idziemy tak. Cały czas drogą. Ale na pierwszym rozwidleniu skręcasz w prawo. Przejdź się dojebana. No? Nie. No Rekry jest zwykłym strzelcem. Ja jestem strzelcem. Tam jest rad. Nie, Augustus, polecam jednak schować się. Kelkę szturmową, słyszałem? Tak, tam coś lata nad nami. W prawo, tak? Tak, na rozwidleniu w prawo. Staraj się nie przekraczać 50, nie? Zrozumiałem. Cały czas jedziemy drogą. Jedziemy. MTG, skanuj oczywiście okolice. Czyli kamera GoPro włączona? Tak. Okej. Okay. Kupiłem nową. Tak? Jaki model? 1.18. A co dla nas znaczy ten punkt hotel, to jest na nasze punkt rozdzielenia, tak? Dwa pierwsze punkty to my, tak? Tak jest. No też kawałek drogi. Ojej.
Ja jestem na noctowizji, żeby dobrze widzieć teren. Ty trzymaj się NTG, oczywiście termowizji. Oj, powiem ci, że słabo może być, jak się nie poprawi. Co się nie poprawi? Trochę mi zamula ta lufa. Dzisiaj. Co? Proszę powtórz? Zamula dzisiaj ta lufa jakoś, nienaoliwiona chyba. Widzę jakiś kontakt na 35. Z bronią. Zdejmować go? Zatrzymaj. Konum na 100. Podnieś broń. Zatrzymaj. Otwieraj ogień. Mamy tutaj ostrzał. Soma kwaju. Dobra, chłopaki, wysiadamy. Wysiadamy? Nie, panowie, nie wysiadajcie. Nie ma po co. Tutaj są pojedyncze kontakty. Wysiadka. Zostaje tylko strzał. No to nie do nas. Ja słyszę innych. Mhm. Walnij burzącym w ten budynek na Azymucie 76. 56, dobra, za. 76, 75. Ile masz pocisków z tych burzących? 55 jeszcze. No to jeszcze tak do 50 i... Dobra. Szukujemy. No tam nic nie było już widać. Widzę kontakt na 29. Cholera. Dobra, już go nie widzę. Walą, walą nas, walą. Dobra kolumna, ruszamy powoli. Po prawej stronie kontakty. Idzie? Zatrzymaj, zatrzymaj. To rakieta chyba w nas jakaś leciała. Bardzo blisko kontakty. No za drzewami tymi dużymi po 120. Zobacz, ja patrzę, 91 kontakt. Ty no, trafisz w końcu? Następny kontakt, 72. Dobra, zdjęty. Prawie jednego widziałem. Już się nie żyje. Ten błysk na początku to była lecąca rakieta w naszą stronę? Chyba tak. Chyba tak. Już jest po sprawie. Jedziemy? Tam z tyłu słyszę jeszcze jakieś strzały, ale nie wiem do czego oni strzelają. Dobrze, że ciepaki mają za to. No, już by nas nie było. Azymut 193. Zorganizowanie, czy wszystkie kontakty już są wyczyszczone? Mi się wydaje, że ten błysk to była flara, którą użył helikopter nad nami, ale mogę się mylić. Czy ktoś jest na tym trzecim radiu? Chyba my zmechanizowani, to chyba tylko my jesteśmy. No nie no, tamte oddziały w tych hamwikach powinny tam być. No tak. Nadaj do HQ, że mamy przestój i że jesteśmy pod ostrzałem, ale bez większych zagrożeń. Azymut 90. A hamwiki nie są na tych zmotoryzowanych po prostu? To znaczy? Raczej są, na drugim kanale. Bo jest zmotoryzowany i zmechanizowany. Więc oni są na dwójce w takim razie. Niech sobie z drużyn może kogoś wyznaczą na ten trzeci, na nasłuch. Przekazywanie informacji. Hamwiki gotowe do jazdy? Dobra panowie, kolumna rusza. Ruszamy.
Na trójce to chyba nasza drużyna. Utrzymujemy prędkość 50. Nie ma min, to może tak już przeżyjemy. Przed nami, RPG kurwa. Przed nami, przed nami. Ja pierdolę. No. Witamy. Ty nie widziałeś tego? No, waliłem do tego, jakbyś nie zauważył, bo jeszcze krzyknąłem. Nie wiem, Cywil, nie wiesz, Cywil na 32. Zwolnij do 40. Cywil się schował. Ostrożnie tam podjeżdżaj. Nie wiem, czy dobrze pojechałem. Na lewo mój skrót. Nie, na lewo teraz powinniśmy jechać. Co, zawracamy czy jak? Kolumna, tutaj jest moment, w którym wjeżdżamy do miasta, wjeżdżamy na lewo, ale widać, że są cywile, więc proszę uważać. Piechota z pojazdów. Bo ja skręciłem w prawo. Na lewo. Musisz tak zawinąć teraz, w lewo, tak prawie do tyłu. Tak, wycofaj się. Jak widzę, chyba stoimy na krzyżówce, w takim rozwidleniu. O, widzisz, i teraz tutaj będziemy jechać... Nie, też nie będzie tak łatwo. A my będziemy, kurwa, w rożku siedzieć? No właśnie, to źle wygląda tutaj. Myślałem, że to będzie inaczej. Dobra, inaczej. Odbijemy to na skrzyżowaniu. Ja nie widzę póki co żadnych kontaktów cieplnych w punkcie J1. Kiedy zbliżymy się do miasta, się wysypiecie i pomożecie im tam zrobić porządek, okay, w tym mieście, ale tutaj nic nie wygląda, nic nie widać. Słucham. My razem z Deltą mamy zabezpieczyć o 2, nie mogę potwierdzić tego dowództwu, że przyjąłem, bo padło mi radio. Także na jedynce byśmy się sam. Dobra, już zmieniam. HQ tutaj Rosiek, potwierdzam, czy będziemy czyścić punkt J2. Tu skręcamy? Nie, jedziemy prosto. Nie, jedziemy prosto. Bo tak nie siedzimy na tyłku. Oni skręcają. Rosiek dostał bezpośrednie polecenie od HQ wyczyszczenia punktu J2. Jedź prosto. Delta z nami siedzi cały czas? Tak. Tak, jesteśmy. Tylko że on nie wie, co my planujemy. Słyszycie Uliego? Nie. Nie. Ja słyszałem. Zatrzymaj. Odjeźdź, coś tam gadał. Dobra, Delta, wychodźcie i idziecie przed ekipę nami. Wysiadamy. Dobra, niech nas nie rozjadą. Idziecie 20 metrów przed nami. Jo. A byłeś co panowie, są na razie sami kierowcy, tylko podjadą. To jest J2 przed nami, tak? Tak. I air strobe'a nie mają. Podejdę pod ogrodzenie. Wchodzimy? Skanuję, poczekam. Weźcie czyste, jak wchodzicie od razu na lewo. Dobra, na prawo też nikogo nie widziałem. Kryję. Chodzę. Idę za tobą. Brak kontaktu wizualny. Przychodzisz czy mam przychodzić? Dobra, idź. Przychodzę dalej. Nie
brak jakiego ruchu. Tak, kurwa, jeszcze brak czegokolwiek, w oknach nikogo nie widać. Tego trąbki. Idę, prycha za tobą. Tył czysty. Sprawdzamy budynek ten niedokończony? No. Uważajcie na podpiekacze. Idę do schodów. Idę za tobą. Wejście czyste. Jesteś za mną? Tak jest. Dobra, wszystko. Piętro czyste. Sprawdzamy parter, kończymy. Sprawdzę jeszcze dalej. Skanuję. Sprawdź lewą, ja się wychylę w prawo. Czysto. Mamy jeszcze za budynkiem jakieś. Tak, czysto. Parter czysty. Kompleks wydaje się czysty. Kto tu strzela? Najwidoczniej. Nie wiem. To ja. Kurwa. Ja pierdolę. Co tu się odjebało? Okej. Okay. Wygląda, że kompleks jest czysty. Za murem coś słychać, co? Za ogrodzeniem jest wróg. Dobra. Za tym ogrodzeniem jest wróg. Blisko. Kurwa, nie chcę wchodzić. Dobra, to ich robota. Nie ma żadnych szczelin. Nie dostaną tych tutaj. Nie idę na górę nawet, bo te schody są zabójcze. Spierdolił. Jak? Przecież zginął. No. Uciekł. Przecież. Tak, ale przecież był, że zginął. Coś tu dobra, jest nie mamy tak. Czyścić ten north. Może to był sobą. North? Też tak. Możliwe. Dobra, ruszam. Dla mnie to jest bez sensu. Kurde, nie wziąłem jedno, bo myślałem, że będzie jaśniej. Ktoś powiedział, że już to jest praktycznie dzień. Niedługo a będzie. Jeszcze będzie pół misji w nocy. Tego nie wziąłeś? Earstroba nie wziąłem. No też nie. Ja mam, więc jeżeli będziemy w grupie, to tam się nie będzie. Aha. Mamy na północ iść? Co tam jest? Mamy w kilo i sery, poczekaj. Kilo? Na south, sorry. Zdarło mi się. No to wyjdźmy dorożkiem. Dobra, ruszam. Go od prawej. Też nie za blisko, bo jak pojazd oberwie, to zginiemy. Na razie same trupy. Hej, Delta. Co? Jesteś na dwójce, bo tam chyba chyba ktoś woła. My na trójce siedzimy. Johnny, ja przejdę na dwójkę. Delta, Delta, nie przechodź na, nie przechodź. Przed nami po prostu osłaniajcie nas, żeby nas w razie jakaś rura nie zaskoczyła. Podążamy prosto do punktu kilo. Dobra, nasi z przodu, przy pojeździe. Delta, jak przyjąłeś? Widzę. Johnny? Słyszysz no. To? Co? Pojazd inny. Tu Delta, zrozumieliśmy. Trzymamy się przed rożkiem. No za. Rewelacja. Dziękuję bez odbioru. Jestem na jedynie. Dobra, ja będę miał z nim kontakt, jak chcesz. Ty Chigi, nie obraź się, ale to jest jakieś nieporozumienie trochę. Mieliście jechać za Ropomakiem, ale skoro już tak... Chociaż... Dobra, nasi na west, uwaga. Musi się nie pomylić. Iris Trouble ma. Nasi są też na south, także... Jest okej. Dobra, prawo do mnie.
Zagrożenie może być teraz na west. Dobra, jest czysty. Wchodzę do budynku. Wygasz. West nic nie widać. O, ktoś tu jest. Kurwa. Mam tu kogoś? Wygadałem. Na południe coś było? Albo i nie, bryle też tak strzelają. Nic tam nie widzę. Zero ruch. Punkt kilo to jest chyba jeszcze tam przed nami. Mam to sprawdzić? Mhm. Dobra, ruszam. Zresztą widzę wszystko nasze jest też. Delta, czy mnie słyszysz? Odbiór. Tu Delta, słyszymy cię głośno i wyraźnie. Jak zrozumiałeś? Muszę radio przestawić na zasięg. Posłonicie? Szybko to zrobię. Tak jest. Kryję Northwest. Tu Delta, odbiór. Delta, słucham. Wołaliście nas? Wołaliśmy. Mówiliśmy, że jedziemy do punktówki. Leży. Właśnie go czyścimy. Zabudowanie na southwest od waszych aktualnych pozycji. Jak zrozumiałeś? Wchodzę po waszej prawej. Podwórze czyste. Nie, gdzieś po mojej lewej jest, gdzieś southwest. Przed wami będzie. Komplet jakiś wcześniej. Jest za kompleksem, z tyłu. Ja wiem, wiem. Kurde, nie ma wyjścia, muszę wyjść naokoło. Rzucam tam odłamkowy. Wali do mnie jak szalony. Zdjęty? Nie mam pojęcia. Nie, żyję. Nie, to co innego. On jest w środku budynku. Dobra, to ja, sorry, pomyliłem nas. To ja jestem w środku. Tak, wiem. Są w krzakach na southwest.
Jeden na razie. Sprawdzamy go. Ja czysto wchodzę. Bije. Wchodzę. Czysto? Podlepiam. Dobra, pan wyrzucił. I? Tak? Prawie mi jajko odstrzeliłeś. No, strzeliło okay, z okna, ale dobrze, że spudłowałem. No. Tutaj był jeden z przodu, już leży. Już zdjęty. No ale tam z okna jednego się nie. Sprawo w kino, straty zero. Wszyscy żyją? Tak. Jakoś. Czyli jesteśmy tutaj, dobra. BRDM gdzieś tu jest zaraportowany. Mhm. Na salwy z od naszych pozycji. Tamtędy przychodził Grom, więc chyba go zniszczyli. Jakieś rozkazy, czy mamy tu stać? Mamy czekać. Nie za nas nie było. Ja mam na trójce kontakt z Rożkiem jak coś. Delta, jesteśmy na południe od twojej pozycji. Przegrupujemy się, zbieramy się w punkcie opatrunkowym. Proszę tam zmierzać niezwłocznie. Przyjęliśmy, idziemy. Mamy zmierzać do punktu opatrunkowego. Wow, granat poleciał. Widziałem. Sorry. Lekko ranny jestem. Kurwa, no jak to się mogło stać? Wiesz co, za szybko nacisnąłem Ctrl G. Dobra, nic mi w sumie nie jest, tylko się... Nie. Zamigało. Zawsze tak. Nawet nie mam obrażeń. Nie, został wyznaczony punkt opatrunkowy, więc możemy tam. Powiedzą ci, że zwichniałeś palec i tyle. Ale dziura. No. On z takiej widzeczki zapomina zawsze. Nie chcesz sobie kałacha wziąć? Tym pistoletem chcesz biegać? No. No mam kałacha. Delta, jak wam idzie? Jesteśmy w drodze. Ale jak się przyjebali o tym. I obserwowanie w miarę możliwości. O co? No to MBS-y. Przyjęliśmy.
Mamy się rozłożyć na północ od punktu opatrunkowego. No, no, słyszałem, słyszałem. Mm. Johnny, no. Nawet jak coś zrobisz dobrze, to się przyjebie. Ty. Ja stwierdziłem, że nie, ma co się nie miałem czasu na zmianę broni, biegąc z pistoletem. Na razie wszystko idzie gładko, więc... O, bateria mi się wyczerpała w nogę. Mi też. No już się, jasno robisz. Mi też się wyczerpała. Na lewo. Gdzieś tu jest, no. Na lewo czy na... Tutaj ten duży budynek w sensie. Mam następny jeszcze za nim. Nie, to ten, dobra. Tak, to tutaj. Mamy przejść od północy. I tak nie zmienia faktu, że strzelam z tego pistoletu lepiej niż z MBS-a. Czy to medywak? Nie, to pełni chyba. Nie, nie, pełni ma inny dźwięk. To jest chyba... puchaczek. Idę do punktu medycznego. On będzie lądował. Widzę, że tutaj nie ma skrzynek do dozbrojenia się. Chciałem irstrowy. Nie mam niestety. Nie ma i niedługo ci nie będzie tak potrzebny. Już wkrótce okay. Nie będę potrzebny, dokładnie. Co tam, jak tam panowie? Jasno się robi. Jeżeli masz PTB, to ci wystarczy. Jest tutaj medyk? Jest, jest. Jest. Sprawdzisz mnie? Zostaniesz otrzymany przez swoje. Już się robi. Zrobię. Witam pana Achcyrka. Witam pana Huna. Jesteś w pełni zdrowy. Dobra, dzięki. Ładne lęki. Jakbyś mógł, to jeszcze mnie zobacz. Ja już się robię. Wiem. Mamy lepiej od ciebie. Trzeba bawić tą północ. Szwagier, czego ty oczywiście to zatem chodzi? Taki rozkaz był od wcześniej. Nie miałem czasu na zmianę broni. To weź rakam ode mnie. Nie, no masz. Mam. Kałaszka w plecaku. Tylko po prostu pchałem się do mnie, go pierdolił o MBS-a. To stwierdziłem, że nie miałem czasu na zmianę broni, miałem tylko... Światła, ale to lepiej. To jest czyj? Nieprzyjacielski BRDM podjeżdża od północy. Szykuje rurę. O, okej. Czyli od North BRDM. Widzę, widzę. Czekam aż podjedzie. Wrecker, odejdź od niego. Dobra, wal już. Wrecker, odejdź. Kurwa, bo się ta jebana noktowiza wyłącza, włącza. I się zatrzyma. Ktoś tam inny chce strzelać. Później ci coś czyli po. Uważajcie, będzie tu podjeżdżał. Dobra. Jest na wzniesieniu. Jebane drzewo zasłania, musi mi się kawałek jeszcze przemieścić. Kurwa pudło. Załatwiony. Dobre trafienie. Prawie mnie ubił. Skurwy blisko był. Sprawdzę, czy ktoś się nie wysypał z niego. Szans nie miał. Aha, Chiki w tym.
w RPG-u nie wyłączyło ci się Nocto, tylko RPG ma własny Nocto. Ale jak celujesz, to... Tak, wiem, że ma. Delta, osłaniamy w tej chwili Alfie i Bravo, która będzie... W RPG-u ci się wyłączy? Musimy ich osłonić, także dobrze, bo wyciepli naszymi oczami, szukamy generalnie wrogich kontaktów. Dobra, w sumie Nocto już jest bezużyteczny. Jak zrozumiałeś? Zrozumiałem, na razie spotujemy kierunek północny, BLDM został zniszczony. Potwierdzam. Muszę cię ziomuś trochę przygłosić. Kurwa, przygłaszaj. Dobra. Szukam piechoty wrogiej. Gła jest, nic nie widać, prawda? Nie, piechurów będzie widać na ten dystans, spokojnie, tylko właśnie nikogo nie ma. Oprócz BRDM-a, który się tu śmiale zapuścił do nas. Jakiś pojazd daleko, zaraz sprawdzimy. Na jaki azymut? Wrak, zwykły wrak. Wziąłem tą lornetkę tą zaawansowaną. No to było na tym Niemcy. Było ich dużo, więc jednostki specjalne nie chciały grać, więc... Najwyżej wyślą mnie na urlop przymusowy. 14-dniowy. Tak. Czysto od północy, poza tym pojazdem to już. A teraz Alfa dostała Rośka. Mają osłony Rośka, ale nie wiem, czy my będziemy z nimi, z tą Alfą szli. Delta do Rośka, odbiór. Tam jest HQ, więc równie można tam podejść. Zostały mi 3 pociski, sprawdzę jeszcze. 4, ja mam jeden zapasowy. Jeden w plecaku. Jeden wyrzutni, 4 miałem, czyli 2 zostały. Ja mam jeszcze jeden. Dobra. To możesz mi go do plecaka wrzucić, jak chcesz. Nie będzie ci ciążył, a mam miejsce, bo mi się zwolniło. Nie odczuwam tego. Nie mamy tu jakichś dużych dystansów. Wyrzucony. Okej, dzięki. Z trzema to jeszcze można powojować. Im więcej, tym lepiej. Delta do Rożka, odbiór. Nie zgłasza mi się. Jakaś drużyna już poszła na Northeast. Delta do Rożka, odbiór. Mam propozycję. Rosiek, weź, wyślij grom w ślad za... Musiał zmienić kanał albo... Nie. Prawdopodobnie tak było. Jeżeli ma eskortować, Alfa już wyruszyła? Czy Alfa już wyruszyła? Tak, Alfa już wyruszyła, macie do nich dołączyć. Okej, udajemy się na Northeast, tam widzimy duże skupiszko naszej piechoty w takim razie. Mamy ruszać. Tam Rosik przed chwilą oddał parę strzałów. Widziałem, widziałem. Oni już są daleko przed nami.
Macie PTB? PTB mam. Rosiek na termu. PTB mam, tylko nie mam Jorstroba. Już bezużyteczny. Już wyczyścili chyba. Przeszli przez to. Tutaj jest dalej wejście. No dobra. Nie pusto. A tu. Dobra. To Rosiek, spoko. W budynkach mogą być, uważajcie. Chodźcie pod kontenery, bo jesteśmy odsłonięci jak dupy na pustyni. Skrzyniec wyposażenia. Nie widziałem już takiego sprzętu. Lepiej tam było podejść. Ta skrzynia może wybuchnąć. Delta, Dorożka, odbiór. Alfa daje swój odbiór. Melduje, że... Zrozumiałem, jeżeli sprawdzicie już wschód, spotykamy się w centrum. O dziwo, mało kontaktów tutaj. No na razie tak. Mogą po zewnętrznej się szwendać. No dobra. Trzeba by sprawdzić, po drugiej stronie ulicy też jest kompleks. Podobnych rozmiarów. Jest dokładnie. No to. Tu musicie przyjść. Poinformujcie może, że my tam będziemy, żeby nas nie odstrzelili. Bo oni wszyscy zostali na west. Ja tylko krótkie. Dowódca ma tu mamy kanał. Wejście. Prawa czysta. No nasz Hanwik. Chyba nasz. I nasz Rosiek. Ta? No to spoko. Nie, to Bradley. Mi to nie wygląda. Po Kanadyjczykach pozostał. Aha. Bo oni spierdolili stąd, nie wiadomo dlaczego. Delta, Dorożka, odbiór.
chyba okazyjnie tylko wchodzi na trzeci kanał, a tak to siedzi na pierwszym. Bo mi się w ogóle nie zgłasza. Zgłoś może dowódco, że znaleźliśmy Bradley'a tutaj i Hanwika. To nie są nasze pojazdy. Zamykane. No. Sprawdzimy jeszcze Bradley'a. To nie znaczy, że nie można ich otworzyć. Jakiś rozbity śmigłowiec. Dobrze widzę? Przed nami? Tak. Dobrze widzisz. No to może być ważna informacja. Może dajmy na radiu, bo tam, oni tam kawkę piją, a... A stamtąd podchodziła jakaś drużyna, wiesz? Tak? Ja nie wiedziałem, żeby się zapuszczali w tą stronę. Są tam hemlighty, dlatego to widać. Bo nie mieli hemlighty, bo ci za nie wejdą. Mhm. To jest zamknięcie. Ale fajna dziura. Idealna kryjówka. Sprawdzimy helkę? Można, no, można. Chyba, że tam byli już. Te hemlighty mogły tam być. No to się trochę świeci. Nie muszą być nasze. Medevac. Startował. Dość duże miejsce. Mógłby to lądować. Blackfoot? Albo Comanche. Wygląda mi na Comanche'a. On niedawno zrobił do tego. Jakoś nie ma. Nie ma ciał. Wrzecie, bo może się jarzyć, żebyście mnie ten zginęli. Delta do Rusumaka, odbiór. Nadal brak kontaktu. Jakiś pojazd tu zaraz przyjedzie. Chyba Rosiek. Od zachodu jedzie. W tą stronę. Jedzie. Mhm. Nie wiem, jak on tu przyjedzie. No. Nie wiedzieli tego. Od lewej. Widzisz? Tak jest. Nie jeździ, bo zaraz kogoś rozjedziemy. Tak, chyba. Tu jest pojazd. O kurwa. Dowódco, tu Delta. Super, zajebiście, co tam? Zabezpieczamy. Jeśli Rosumaka zgubili. Odnajdźcie Rosumaka, podjedziecie sobie z nim, albo przynajmniej będziecie... Próbuję się z nim skontaktować, ale ten nie odpowiada. To jakby co, Johnny, sytuacja jest taka, idziemy przez Quebec, to jest drilling Delta, area na północ stąd, do punktu Archer i tutaj Delta, nie mam kontaktu z wami. Wołam was od paru razy i zero odpowiedzi. Przyjął? Jesteśmy przy Alfie i Bravo. Zbieraj swoich ludzi. My tu jesteśmy na Northwest od waszej pozycji, na skraju przy zniszczonym śmigłowcu. Z HQ, zaraz do was dobijemy. Aha, no dobrze. Dobra, jesteśmy przy Alfie i Bravo, tutaj do was dołączy jeden z medyków. Dobra, mamy iść do Alfie i Bravo, tam do Rośka. Oj. Oprócz Bradley'a i Hanwika nikt tu nie zostało. To jest strzelec Delta. No dobrze. Droga jest sprawdzona. Bezpiecznie jest. No i są przy punkcie zbornym. Po prawej. Ale okej. Okay. Nie szkodzi. Jak było Delta? Tutaj nie było dużej siły. To znaczy Alfa i Bravo tam większość wyczyściła. Ale kiedyście podchodzili wcześniej pod India i Juliet. No to tylko dwa kontakty napotkaliśmy. To słabiutka. No i BRDM, który prawie. Udało mu się. Wypuścił się.
uwaga swoje od na odsłuchu. Nasi! Dariusz, Dariusz. No, HQ. Zajebiście. Na viva. Rzucę swoim tam smoke'a, niech się rozbiegną. Oddział Alfa, dowódca Alfa oraz Bravo melduje. Przyjął, bardzo ładnie, dobra robota i tak dalej, teraz jak będziecie szli na tego, na punkt Artem? Na punkt, znaczy się przez Quebec się przebijemy, drużyna Bravo zostanie w górach Tarsis, będzie nas osłaniać, kiedy będziemy podchodzić do Bagdadu, następnie schodzą, eliminujemy AA, lokalizujemy pozycję zakładnika, tutaj się toczy, tyczy Alfy, Bravo zajmie się w tym czasie sprawdzaniem kryjówki Dadullaha. Dobrze, więc tak, będę chciał, żebyś miał jedną drużynę, tak jak powiedziałeś, na tych wzgórzach, i drugą drużyną wejdziesz do miejscowości. Macie ustawione to, długie radio na maksymalny zasięg? Puścimy tak. Drogą, żeby po waszej lewej. Musiałem wysiąść z prawdy. Nie słyszeliście mnie, czy zmieniacie kanał? Ja jestem na pierwszym, Milo jest z piechotą, znaczy z wami, na tam trzecim. Aha. Czyli ja musiałem się zmienić, bo tam Antyki miał jakieś problemy i musiałem latać po pierwszym, i po drugim, i po trzecim. Niech medyk dołączy do waszego oddziału. Spoko. Czemu? Na bo mieliśmy no, tak tylko pytam, bo ja się z wami kontaktuję, jak coś, nie? John jest na pierwszym. Milo, dowódcą, tak? Mhm. Dobra. Popatrzcie na to teraz. Poczekaj. Ja też to wam się będę zgłaszał. Ale powiem wam, z Gromu miałem przez chwilę ubaw. Ready. Uciekł im cel, Johnny. Zniszczyłem ich cel, no. Oni się prawie obserwują. Chodź, zobacz. Otwórz. Milo, słuchaj, jest tak. Będę chciał... Aż tyle? Stój. ...piechotą po słonie i osłonię lewą flankę piechoty, która będzie wchodzić do... ...portu Archer. Przyjął? Przyjął. Pytania? Zameldować, że do Delty dołączył jeden z medyków. Na... Jeszcze jest dwóch innych, których będę posłał z Alfa i Bravo. Alfa, Bravo? Tu. Do nas dołączył medyk? Weźmiesz jednego medyka do Alfy, jednego... To niech wejdzie do drużyny. Już się robi. Do dowódcy byś musiał tam. Byś nas widział. Gdzie jest dowódca? Johnny. Ja. Jak tam wam brakowało amunicji, to w Rośku mam 7 magazynków w życiu. Spoko, ja połowę dopiero pierwszego zużyłem. Chigi? Słucham. Dołączył do ciebie już medyk? Nie, co jeduj do mnie, bo się boję. Nie. Czy dołączył pojawił do się, ciebie? Pojawił się na tym, więc jest okej. Znaczy, do Johnnego miał dołączyć. Tak jest. Ale jest okej. Nie, miał dołączyć do oddziału Delta. No to Delta, no to Johnny. Johnny jest dowódcą. Potrzebuje jakiejś pomocy medycznej? Nope. Ja chętnie skorzystam z morfinki, jeśli nie. Kto to mówi? Dobra, stawiam. Już się robi. Żeby był pewniejszy chwyt na lufie. Panowie, podejście mamy zaznaczone na mapie, mamy pozycję zaznaczoną na Somach. Ale morfinki nigdy nie za dużo. Mamy wspierać oddziały Alfa i Bravo, ale chyba Delta się trochę nudziła, nie? Więc damy. Popuścimy trochę smyczy, pójdziecie tam trochę postrzelać. W każdym razie upuścisz przed nami, nie? Upuścisz nam więcej smyczy. No. Super. Aha. Dobra, ale muszę wrócić na kanał pierwszy, jak ładnie. Czy jesteś NTG na pierwszym? Ja jestem na pierwszym, wszystko. I krzyczyli coś o Rośku, że mamy ruszać? A wyjdziemy tamtędy, panowie? Jeszcze nie. Dobra, to Delta na pokład, panowie, zajmujemy miejsce. Rosomak już zajmuje miejsce razem z Deltą i zaraz wyruszamy. Powodzenia, szwagiery. Dzięki, szwagier. Przyjął. Delta w Rośku, tak? Milo. Dobra. Tak? Komplet. Tak? Moment. Gdzie teraz mierzamy? Mamy jechać Dadullah? Razem z Alfą na punkt Rosomak. Alfa idzie od góry, my będziemy oczyszczać dołem i mniej więcej mamy razem się koordynować, żeby wiesz, nie wyprzedzać się wzajemnie i udzielać sobie wsparcia. Czyli my mamy wjeżdżać główną drogą do środka tak, miasta? Tak, jest oznaczone Alfa... tam gdzie punkt Rosomak i jedziemy drogą aż do Archer. Dobra. I żebyśmy no to... wiesz, nie wyprzedzali oddziałów. Rosiek do przodu. Do końca, na końcu w lewo. To może my tam się gdzieś wysypiemy? Wy się prawdopodobnie wysypiecie na skrzyżowaniu przed miastem. Bo tam będzie Alfa, Czek będzie miała... Na tym Alfa i Czek 1 i Bravo Czek. Będziemy się poruszać z nimi równo z nimi, równolegle do nich.
czaję, czaję. Wy będziecie szli jakby po prawej naszej stronie drogi, czyli prawo? Między Alfą a nami. Co to? Aha, Bradley. W prawo jedziemy, czy...? Po wyjechaniu stąd będziemy jechać w lewo. To teraz mam jechać w lewo? Tak, wyjedź, wyjedź tam. Minęliśmy samolot? Jesteśmy na rozwidleniu, tak. W lewo. Nie, nie, nie. Powinniśmy pojechać w prawo i potem w lewo. Bo jesteśmy pod flagą. No tak, jesteśmy pod flagą. No, jak pojedziesz w lewo, to jest ślepy zaułek. Powinniśmy stąd wyjechać, czyli teraz w prawo. No, w prawo i w lewo. Do głównej drogi, tak, tak. Na północ, a potem w lewo. Tak. Tylko się nie rozbijmy o Bradley'a. Chętnie bym go przejął, ale... Nie, nie operatywny. A to pech. Tutaj będzie problem z wyjechaniem. Przez mur będziemy musieli... HQ przejechać. Już pojechał, znaczy wyjeżdża z Alfa. Stop. W prawo musisz wyjechać. Ale wracamy do głównej drogi, nie? Czyli będziemy za skałami w lewo jechać. Już wyjechaliśmy z tej bazy? No. Jak ci się już wchodzi w metalu? Dobrze, dobrze, nie, jedziemy. Bardzo dobrze. Przepraszam, mój drogi, wracaj na drogę. No lepiej niż z metalu, makerem. Wracaj na drogę i trzymaj się cały czas drogi. Ta szutrowa droga nasza. I trzymaj prędkość 50. Zrozumiałem. Przechodzę na kilka na długiego drugi, żeby tam Alfa i Bravo mogli do kogoś pokrzyczeć. Co się tam noktowizja spierdoliła? Już czy nie? No za jasno, z pojeździem już. Czy gija za dwu na moment? Dobra. Ważna sprawa. Czy na zakręcie zaraz będziemy mieli kolejny punkt, to samo. Co? Zatrzymujemy się tu na razie, Milo? Jeszcze nie. Dobra, zatrzymaj. Delta, z pojazdu i prosiłbym równolegle, kiedy dostaniemy rozkaz do ruszenia dalszego, ruszamy. Idziecie równolegle pomiędzy nami i Alfą, HQ, tak? Dotarliśmy do punktu Rosiek. Johnny wysiądzie jak wróci, bo ten... A, już chyba wysiadł. Dobra. Czyli po obu stronach, tak? Alfa, brawo, Rosik jest nas na miejscu. Czekamy na... Dobra, to dwóch lewą, dwóch prawą i... Zrozumiano już. Delta wysiadał z pojazdu, który oczekujemy razem z Delta. Dalszy rozkaz, dalej od drogi, tak, z parę metrów. Rosik, chciałby zabioru. Jest most teraz. Jesteś tam. Delta może wykonać zwiat w kierunku najbardziej wysuniętych na południe zabudowań, jeśli chcą. Jesteśmy tu, okej. Okay. Most. Ruszamy, czy czekamy? Czekamy, aż Rosiek ruszy. Okej. Okay. Tam jechać? Czekamy. Idziemy za Rośkiem. Dopiero jak Alfa za mnie wzdłuży. Ten okay. Taki chwilowo przemysł. Za wami czy równolegle? Równolegle. Dobra. Zobaczycie pojazd, to się skupcie na nim, bo ja nie zdążę rury wyjąć na czas pewnie. A my się zajmiemy piechotą, jakąś drobnicą.
Na razie nic nie widać przed nami. Jakąś drużynę słyszę przed nami gdzieś. Na nord. Prawej. I z tyłu chyba coś jest za nami. Z prawej będzie Alfa skórze badać. Tak, dokładnie. Musi widzieć. Widać. Alfa czekamy drogą w sumie. To tu nic nie będzie. Oby. Johnny? Nie mogę wysiąść. Pojawiłeś się. Dobra, czy wy też to widziałeś? Tak, widziałem to. Tak chyba. No. Mamy równolegle z rożkiem się poruszać. Co przyjąłeś? Jeśli wsparcie już dotrze, jest trochę opóźnione, parę minut, bo wtedy meldujemy, że wyruszamy i możemy ruszać. Też sekundę i zamknę. Delta? Tak? Prosiłbym, żebyście przeszli na prawą stronę rośka. Z lewej strony się nie spodziewamy żadnych kontaktów. Panowie, w mieście Delta, Bravo zauważyło wrogi czołg. No dobra, co będziemy tak stali? Jakieś pozwolenie mamy? Nie ma pozwolenia. Aha. To czekamy. NTG? Słucham. Ładnie wszystkich pancerny w mieście są czołgi. Będzie się działo. Jakaś konkretna ilość? Nie wiem. Pytanie, czy to wsparcie to jest... 34 pociski powinny wystarczyć. Tylko, że jak czołg nas pierwszy zauważy, to po nas. Jest, czołg jest na pozycji Bravo 6. No i pamiętaj, że czołg jest wolniej niż od... Będzie na prawo od nas. Jeden dobry pocisk glucha może go wyeliminować. Tak, walcie w wieżę. Wystarczy, że działo uszkodzicie już po zabawie. To jest jedyna szansa w starciu z nim. Bo on was jednym strzałem zniszczy. A on będzie strzelał celnie. Brawo, podróżnik strzał. Dobra Delta, możecie pozwala nam ruszyć 16, jeśli macie drugą drogę do przejścia. Idźcie pomiędzy punktem Alfa 3-2, Alfa 3-1 się zatrzymajcie i czekajcie dalej. Czyli korytem rzeki możemy iść. Johnny, słyszałeś? Dobra, możemy ruszać w sumie. Nie wiem, słyszałem na razie. W sumie to będziemy szli w kierunku tego czołgu. Tutaj przez most, czy tak. Korytem rzeki? Korytem rzeki, tak. Widzę ten. On i korytem rzeki. Między punktami. Okej, zrozumiałem. O, coś jedło. Może jakiś pod mostem siedzi. Ale bym się śmiał, jakby kurwa siedział. Nie, to no, co? Tak. Tak. Dobra, Alfa się bawi. Nie powiem, nie nastrojałem się dzisiaj. No to czekajcie, przed nami, coś... ale... No do tego to nasi powoli strzelają. No, ładują z czegoś tam. No. Piechota, ale daleko. W korycie będziemy dosyć fajnie osłonięci nawet. Tak,
Się wywiedziałem praktycznie obok miasta, przy zabudowaniach. Najlepiej byłoby się rozproszyć. No jeszcze nas nie widzę. Skupili uwagę wtedy na tych drużynach, na wzgórzu. Uwaga, nosi nart. Na wprost wróg po prawej słowo. Delta, pełna prędkość, bo Alfa i Bravo już doszły do miasta. Także jak najszybciej do miasta, do głównej drogi w mierzecie. Jak przyjąłeś? Podchodzimy pod budynki właśnie, już jesteśmy blisko. Widzimy już wroga. A tam naszych też widzę, przed nami. A. Już miałem strzelać, ale właśnie... No. Pojazd. To wrogi pojazd. Chyba ja dodałem w mieście. To nie Rosiek? Raczej nie, spróbujcie go zespotować. Ja na razie nie widzę. Jest gdzieś przy tej wieży wodnej chyba. Też mi się tak wydaje. Dobra. Mamy dobrą osłonę, skałki. Widzisz go? Widzę całą, ale nieobsadzony. No, żebyś się nie zdziwił, czy nieobsadzony. Może się po prostu nie ruszać. Nasi tam są, to jest... Tak? A, to dobra. To już go pewnie już... Delta, dołączcie do naszej pozycji, mamy bardzo dużo piechoty na okładzie. Nie wiem, gdzie jesteście teraz. Jesteśmy w centrum miasta praktycznie. Tam, gdzie te strzały. Blisko drużyny Alfa. Jesteśmy na północny zachód od waszej pozycji. Dobra, przechodzimy. Czyli to wiesz, czy... Na północny zachód mamy przejść do Rośka, mają dużo piechoty prawie. Okej. Okay. Medyk, tam się wystawiasz? Uważajcie, w ruch. Nie, nie. Pojedziemy to od tyłu. Na nich uważać. Chyba, że podpadło. Rosiek, widzimy cię, jesteśmy po prawej stronie na drodze od twojej pozycji. Są też cywile, uważajcie. Tak, widzę cywilnie, niestety dużo więcej tych ludzi ma kałasze i RPG. Kurwa, nieśmiertelny. Albo ja nie trafiam. Przed nami na wprost Talib z bronią. Przy budynku. Skłócony. Przykuca. Nie widzicie go? Tu jest bliżej. Zwalę go. Jest jakaś interakcja z nim, ale nie bardzo rozumiem, o co mu chodzi. Gdzie ten skurwiel? O, jest. No, naszych tam widzę. Bo chyba załatwili. Widzę. Nie wchodzi przed celowo. Rosiek, przy naszej pozycji stoi cywil, możemy z nim pogadać. Z nim gadałem. No to gadajcie, co wam ciekawego mówi. A tam, gdzie strzelaliście, uważajcie, bo ja tam naszych widziałem z przodu. Nie, niech dowódca z nim pogada. Johnny, pogadasz z tym cywilem? Ja już gadałem, on coś mówi, jakiś Abdul jest blisko, czy coś nie wiem. Tu przed nami.
kompleksie oświetlonym. Tak, tak, no nie widzę go. Tutaj dwa trupy. Za murami prawdopodobnie. Czekajcie. Dobra, lecę. Okej, okay, przybiegnę. Są tutaj w kompleksie, no. Tak, słychać. Jest ich tu sporo. Idę od tej strony. Okej, okay, wejdę z drugiej. Uwaga, BMP na północ, BMP na północ. Chodź, tu jest przejście, można się schować. BMP rożka trafiło. Johnny osłoń mnie, a wyrzutnie mam w ręku. Mogę go załatwić. Cofaj się. Przy czołgu są jednostki wroga. Nie wiem. No, okej. To już nie. Wo, cofaj, cofaj. Okay. Za mnie. Jestem za kompleksem od Wet. Dobra, ja czyściłem ten kompleks, tylko te 4. Jeszcze ktoś strzela tutaj. Mamy zakładników. Trzeba tego BMP rozpierdolić. Słyszę naszych z przodu. Delta do uwaga, swoi. Potwierdzam. Swój za rogiem. Dobra. Gdzie to BMP, kurwa? Uciekło w Northwest. Northwest? Tak. Ty on tu stoi. A, już ten. Nieszkodliwy. Tak. No, musiał oberwać. Ujebali im gąsienicę. Delta, gdzie jest jeszcze? Przy wrogim BMP został zneutralizowany. Przejęliśmy jakichś zakładników. Na nortu uciekały jakieś jednostki. Johnny, co tam w kompleksie? Widzę jeszcze wrogów w budynkach. A nie, dobra, to wy. Ogarniałem tych buraków, tego buraka. Kurwa, z tej strony jakbyśmy podeszli. Nie mieliby szans. Albo my. Ja tam jednym strzałem rozjebałem tego główny cel. Akurat dobra. Chciał uciekać. Nie ma co dalej się chyba posuwać. Mogę próbować odbić. Helka jakaś leci. Skąd? Pojazd wrogi, tak? Chyba tak. Idę to sprawdzę. Idę z tobą. Może Atenie mają. No tu popadali. Słyszę ich, ale... Jest nasz. To nasi też, ale jest też drugi, uważajcie. Tam brawo już, cześć. Tak, dobra, nie krzyszczą, już nie wchodzimy i tam. Że w lewą flankę tylko wyspotować można. Wciąż nie wiadomo co to z tego kalibru wielkiego na pieprzało. Wróg. Tak, tylko czy jakiś pojazd. Się wjebał na ten, na potykacz. Na potykacz. No. Nie patrzył pod nogi.
No, zapomniał. Johnny, co u was? Jesteśmy w tym kompleksie przy zakładniku. Dobra, my wracamy do was. Nic tu po nas chyba. Brawo, opanowało sytuację. Wracamy do kompleksu, będziemy gdzieś przy Rośku. Widzę go z tej pozycji. Delta do Rośka, odbiór. Uważajcie, nie wiadomo czy tu nie ma jeszcze podkraczy. A, wyczyściliśmy tutaj wszystko. Jak tu wejście? Chyba z drugiej strony. Tam, z drugiej strony będzie. Jakiegoś zakładnika tu podobno przejęliśmy, naszego. No, jeden. Tam się Bravo jeszcze bawi. Na północ. Nie chcieliśmy im się tam już pieprzać. HQ oznaczyliśmy miejsce do piku. Panie poruczniku? Czekaj. Zgubiłem się. Gustowne okulary. Ktoś coś chciał ode mnie? O Boże. Jestem. Ale lewy. Poczekajcie jeszcze. Fajno, masz bandany trochę. Dziękuję. Moja nie ma wzorka. Panie poruczniku, nie chciałbym wchodzić w pana kompetencje, ale może jednak pana szeregowi perymetry jakieś by pokryli mimo wszystko. Już wszystko jest sprawdzone przez prawo i my sami też to podzieliliśmy 5 razy. Jasne. A Rosiek niesprawny? Rosek dostał dosyć duże uszkodzenia. Działo. Można go jeszcze naprawić, ale i silnik oberwał mocno. Strzelać się Ktoś z Rożka potrzebuje pomocy medycznej? Nie. Ale jakaś morfinka, jak masz zapas. To mówi. No chyba jesteś uzależniony, ja nie mogę pomóc. Gdzie przed chwilą tutaj prawie pojazd mi wybuchł mój, no tu na roztrzęsione nerwy. Nie. Potrzebuje ktoś 5 zimówek? Jakie? 15. No, oni tu tylko zimówki mają. Ty, ale wyjeżdżone już, USA całe. No ty, że jakie tu mają? No, patrz, duże to całe. To wrogi pojazd. To co? No, do naszej helki wali. Helikopter nasz ostrzelał. Co to chuj? Dobra, zlokalizować. Pojazd przeoczyć, kurde. Brawo chyba szło, nie? Z tamtej strony. Tak. Nie, trudno powiedzieć, kurwa, ale... Albo stacjonarny... On na samym drugim końcu miasta jest. Tak. Nie ma co biec. Nic tam nie ma. Uwaga, wyląduje. To blisko strzelało, na cholerstwo. Ale to się tak wydawało, gdzieś na parkie, no. Kruk na pół. Kruk na pół. Zbiegałem się do helki, to dobrze. Jak ćmy do ognia.
tam. Wow. Magazynek jebany, w budynku siedzi. Schowaj. Leży. Żyjecie? Nie wiem, sprawdzam żonego. John nie żyje. Nie żyje? Przejmuję dowodzenie. Chyba, że mamy starszego stopnia. Ja jestem kapralem. Mamy sierżanta? Chyba nie. Dobra. Musimy sprawdźmy ten obszar tutaj na południe jeszcze. To jest. Wybijemy resztę niedobitków i wracamy. Do debriefu. Do debriefu. Czyli tam w twojej pozycji był jeden, nie wiem czy go zabiłem. Dwa kontakty w sumie były, poradziliśmy sobie. Ten tu leży, tak, też... Tam. Chyba czysty. Chyba czysty już jest, no dwóch tylko. Przybiegło. Ale to stacjonarna broń, chyba ci to było. No się nie wiem, ale chyba bardziej na ist mi się wydaje gdzieś. Dobra. Co jest z Johnem? Dobra. John nie żyje. Okej. Okay. Tu coś... A, tu był, tutaj jest ten KM, widzicie? W budynku. Ty, faktycznie no. Stąd strzelał, no. Jeszcze jacyś są. Idziemy się zabawić? A, cześć, adrenalinkę za... Wybijemy skurwiela. Aplikuję. Dobra. Dobra, jestem za tobą. Chyba go widzę, nie jestem pewien. Tam na dachu coś jest. Tam jest AA. Ty, on żyje, ten AA. No? Nie, nie, ten to nie ma. A, teraz nie żyje. Albo jest, faktycznie. Ma rację. Chyba go zabiłem, ale się upewnimy. Tak, tak, tak. Zabiłem. Ja patrzyłem. Możemy iść sprawdzić. Bo tak patrzyłem przez lornetkę, no. Ale. Do budynku lepiej nie wchodźmy, bo mogą być miny. Tak. Też te strzały z jakiegoś akacza czy czyli gdzie jesteście? Likwidujemy niedobitki na east od pozycji śmigłowca. Okej, okay, mamy mały problem, bo zakładnik jest pod kontrolą AIK-a. Tak, trzeba go dołączyć do drużyny. Udało nam się zlikwidować jeszcze stanowisko A. Nie żyje. No już jestem, co robimy? Znaczy on jest pod naszej drużynie, bo musimy zabić AIK-a tego. A dziwne, że to A nie strzelał od naszych. No dziwne, nie wiem. Amunicji mu zabrakło? Chyba, że po prostu stworzymy drugą drużynę. Teraz nam przyjdę. Uważaj, to coś jeszcze z akacza strzelały. Tak, wiem. Okej, jesteśmy przy Rośku. Uważaj. To mogą być gdzieś inne. On może leżeć, tak. Mogą być mina, skurwiel może leżeć. I czekać po prostu. Tak. Został sam. Nie, nie wchodzimy chyba do środka, nie? Chyba nie. Ja bym nie ryzykował. Ja też. W budynku, parter. Czysty. Prawo czysto. No, tutaj było to stanowisko. A Gostek żył. No to... Albo amunicji nie miał, albo nie wiem. Po prostu przestraszył, nie chciał... Okej. Okay. Z tyłu też czysto. Żył? Dobra, wracamy. Tak, na dachu żył. Ale nie strzelał. Ja... A, bo jak to szliśmy wcześniej, to był martwy. Słuchaj, idziemy do was. Gdzie dokładnie jesteście przy Helce? Nie, jesteśmy za Rośkiem. Musimy podjąć decyzję, bo ten AIK prowadzi go gdzieś w pizdo. Co mi się jeszcze dobra? Gekon, przejdź w lewo. Czy ty go możesz dołączyć do siebie? Mogę, proszę was na dołączyć do naszej drużyny, a to co jest AIK. Aha. Więc
trzeba albo zabić tego AIK. Panie pułkowniku? Tak, słucham cię. Jest problem z tym ludzikiem. Będziemy coś jeszcze z nim robili? Czy go zabić? Tamtym zakładnikiem? Nie, tak. Zostaw, no spokojnie, przecież no, nic się nie stanie, niech se zje jakąś papaję czy coś. Wiesz co, olej go. Dobrze, dobrze, nie? Dobra, panowie, żeby nie przedłużać, dziękuję wam za wspólnie wykonaną misję, była to naprawdę znośna robota. Wiecie, robimy, możecie dołączyć do nas. Tak, zwłaszcza podobał mi się szturm, który widziałem na Kanadyjczyków i widziałem ten szturm tutaj, to było naprawdę ładne. Dziękuję za współpracę, misję uważam za zakończoną. Dziękuję. Jeszcze zdjęcie i będzie zajebiście. A Digma się prosimy testem, co stanę obok. Jeszcze takie. Tu już tyle miejsca, że się dwóch do HQ zmieścić. Trzeba przejść koło NTG, on ma dużą dupę. A kto tam się opatruje? Co ten Riten robi? Bye. Nie da się.